A ja tu chciałem pompować, a tutaj... A tu nie ma co... Dobry wieczór! Ja mówię bum, wy mówicie. Ja mówię bum, wy mówicie szum. Ale sobie sepleniłem i sobie coś tam zrobiłem. Dobra, moi drodzy parafianie. Odpierdzielę wam kazanie, do kościoła nie chodzicie, w ciemnym lasku coś tam robicie. Wiola, cześć. Na tacę nie dajecie, a kondony kupujecie. Na tym kończymy kazanie, bo się śpieszę na bzykanie. Bzyk, bzyk, bzyk. No to co? No to lecim na Szczecin dla wszystkich Agnieszek. Agnieszka też. Jadą z oranżadą. No to lecim na Szczecin. Czekaj, blondynka, to powiem ci, jakie jest życie. Ja mam 43 lata, ale to już nieważne tam, ile mam tych lat, nie? Ważne jest to, że zawsze się chce mieć na przykład piękną blondynę o, wiesz, pięknych kształtach, żeby ona była mądra, żeby miała to i tamto i sram to. A los chce inaczej, zawsze daje inaczej. Mała tempa, ale kocham ją na przykład. No i co ty na to? Oj, pięknie. No, ale tak jest, czy nie? No, czasami tak jest. No, No to lecim na Szczecin. Matylda się dobrze ma, Madziu. Bardzo dobrze. No to lecim na Szczecin. Cisza. To zmieniało. O tak. Ona nie chce widzieć mnie już, ona nie chce słyszeć już tych pustych słów. Inną wersję mam dla nas, kochanie, i padam u twych stóp z tymi płatkami róż. Dziękujemy. Co to jest? Peterson? To się przerzuciło? Ja tu chciałem pompować, a tu nie ma co. Ej, co to jest? Al Peterson, ja cię chyba zblokuję, chłopie. Bo przerażasz mnie, bo to jest w piosence, chłopie. Już mnie nie nabierzesz, chłopie, ja już wiesz. Ja już taki haker jestem, że z początku myślałem, że to ten, ale przypomniało mi się, to było już, to raz było. Kur, prank, ja cię wyprankuję cię, muzyki nie będzie potem. Nie mnie tu stresujesz, chłopie, no. Starość, nieradość, młodość, niewieczność, no. No, teraz już wiem. Okej, żeby on się odbył, nie powiem, że nie. I jeszcze ze swoich pieniędzy dodam. To na 100%. Na 100%. Ale co? Liczy się po prostu zabawa. I o tym wielu streamerów zapomina, że to jest zabawa. Może faktycznie. Inaczej bym do tego podchodził, jakbym nie miał pracy. Tak.
liczyłaby się dla mnie kasa, tylko kasa. Może bym był tutaj codziennie, może, nie wiem, odpierdzielałbym coś tam i tak dalej, no ale... Ale, no co, no... Ja zarabiam dobrze, nawet bardzo dobrze. Mogę się pochwalić, no. I mi tu naprawdę się nie opłaca siedzieć za nawet te 500 zł za te ile godzin. Za te 7 godzin. Naprawdę, uwierzcie mi. No, ale co, no, tak jak mówiłem, zabawa, tak? Zabawa. Fajnie, że będę mógł tutaj kogoś do domu zaprosić. Fajnie, że coś razem zrealizujemy. Fajnie, że wy będziecie. Fajnie, że poznacie te osoby, które są tak zróżnicowanymi osobami, że będziecie w szoku. Kompletnie będziecie w szoku. Więc kurde, no. Właśnie będzie coś ciekawego. No, mały kanał robi coś dużego. Inne kanały będą się na pewno ludzie przyglądali, będą wchodzili, będą patrzyli się, co się dzieje, dlaczego i tak dalej. Nawet wam powiem, że bardzo dużo kanałów takich bardzo na topie się przygląda. Ale oni się nie udzielają tutaj, nie i nie będą się udzielać. Ja się nie zdziwię, jak ktoś weźmie moje pomysły i tak dalej i to zrobi na wielką skalę, bo to jest rzecz normalna, no, bo jestem za malutki tutaj akurat. Tak, dużą rodzinę, Piotrek, tak. I powiem ci, że ciebie też sobie zwerbowałem przy pomocy pewnej osoby i fajnie, wiesz, bo takie osoby jak ty i dużo jest tutaj takich bardzo fajnych osób, są wartościowymi osobami. A o wartościowe osoby trzeba się starać. I dlatego też od czasu do czasu zrobię duży projekt. Bo już nieważne są jakby finanse z tego jakby projektu i tak dalej, bo jakbym się patrzył na kasę, to wiecie, to bym inaczej reagował. Fajnie, że jest ta kasa, że jest ta pomoc z waszej strony, że mogę coś kupić, że mogę to zrealizować, tak? Że nie muszę w pełni dodawać z całej jakby swojej kielni i tak dalej, nie? Piotrek cię ma rację. No, ma rację, bo to ja z Piotrkiem cię porozmawiałem sobie bardzo krótko, ale uwierz, Piotrek, że mój zawód jest zawodem bardzo specyficznym. Nie muszę z tobą długo rozmawiać, żeby wiedzieć, kim ty jesteś. Jakie masz poglądy i tak dalej, bo wykonuję już ten zawód 20 lat i podanie ręki, krótka rozmowa z drugą osobą i ja już wiem, kim on jest. Ja wiem, że nie sposób to, kiedy mam brać urlop na ten projekt. Ty siedź w domu, ty musisz moderować tam. Nie sposób jakby człowieka przejrzeć na 100%. Nie sposób. Masz żonę obok, masz męża. Tak dokładnie nie wiecie, co się będzie działo w przyszłości. Czy będziecie razem, czy nie będziecie? Czy on coś wywinie, a może ty wywiniesz? My sami się dokładnie nie znamy. Nie wiemy, jak będziemy reagowali, gdy na przykład dowiemy się, gdzie za 10 minut jest koniec świata i tak dalej. Różnie to w życiu po prostu bywa. No to lecim na Szczecin! Kończę oczywiście dzisiejszego streama. Do zobaczenia w tygodniu. Patrzcie się na Facebooka mojego Księciu Oficjal. Tam będzie wszystko podane. Na pewno wcześniej na pewno wcześniej napiszę wam z rana, że na przykład jest stream, to będziecie widzieli. I jednym słowem zapraszam. Trzymajcie się, bardzo dziękuję. Buźka dupcia, trzymajcie się, pa. Kopię się do mego złota, a potem rodzinę założę. Na wakacje sobie odpoczną też trochę. Mam to, mogę i rękę podam, serce oddam, choć to wcale nie mogę.